przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, pan Tomasz Krzyszczyniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu, konferencja 18, konferencja medycyny paliatywnej. Jakie ma znaczenie kontynuowanie tego typu przedsięwzięć dla was jako Izby Pielęgniarek? Dla nas to jest zawsze miejsce, gdzie spotykamy profesjonalistów w tej samej dziedzinie, którą my się zajmujemy. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych prowadzi Hospicjum Światło i miejscem takim, którym możemy spotkać się z osobami, które podobną profesją się zajmują, czy też z wystawcami, to jest właśnie ta konferencja, która corocznie odbywa się w toruńskim hotelu Filmar. Czy zdarzyło się tak, że dzięki właśnie takim konferencjom nawiązaliście współpracę czy jakieś przedsięwzięcia z podmiotami, dzięki którym łatwiej jest pacjentom? Może nie tyle współpracę ze świadczeniodawcami z Polski, którzy zajmują się podobnymi zagadnieniami, ile z wystawcami, którzy oferują na terenie tej konferencji sprzęt medyczny, środki pomocnicze, nowości, które wchodzą na rynek, do których chętnie przyglądamy. Zdarza się, że je wdrażamy u siebie albo bardzo łatwo, albo no, trzeba poczekać, bo są powiedzmy finansowo nieosiągalne, ale jest to fajne takie miejsce, gdzie można się na jednym terenie ze wszystkimi wystawcami spotkać. Nie mówię, że tylko to jest nasza konferencja toruńska, bo ją tutaj trochę chwalę, ale na terenie całej Polski wszystkie konferencje tak samo wyglądają i jest tam prezentowany najnowszy sprzęt, najnowsze osiągnięcia, które są, nie ukrywajmy, bardzo pomocne dla pacjenta, ale też ułatwiają pracę osobom, które te świadczenia wykonują, czyli najczęściej pielęgniarkom, opiekunom, rehabilitantom, czy psychologom, czy lekarzom. No właśnie ostatnio bardzo dużo się słyszy o sektorze zdrowia w Polsce, zwłaszcza przez protest w Sejmie osób niepełnosprawnych. Jakie jest pana stanowisko jako przewodniczącego w zakresie personelu medycznego, samych pielęgniarek, bo wiemy, że to jest bardzo trudny temat. Jak on wygląda dzisiaj i czy się zmienia? Pewnie zmiany to nie będą widoczne tak z dnia na dzień. Ja mam nadzieję, że się zmienia, ponieważ jesteśmy starzejącą się grupą zawodową. Niestety średnia wieku pielęgniarki jest coraz wyższa. Młode osoby, które kończą szkołę, które robią maturę, nie są chętne do podejmowania trudnej nauki i wykonywania trudnego zawodu. To tak trzeba sobie o tym powiedzieć, że dzisiaj zawód pielęgniarki jest zawodem bardzo trudnym. Z jednej strony kładzie się na to rozwój nauk medycznych i uczestnictwo pielęgniarki w trudnych świadczeniach. Dwa, jest nas coraz mniej na dyżurach, czyli ta praca staje się ciężka, ponieważ jedna, dwie pielęgniarki musi wykonywać więcej czynności na rzecz więcej ilości pacjentów niż to było kiedyś. No chcielibyśmy, żeby młode osoby wchodziły do zawodu. Niestety, co podkreślam już od pewnego czasu, rynek zachodni, tak zwany, czy Europa Zachodnia, jest bardziej łakomym kąskiem dla absolwentów szkół niż stanowiska organizowane czy proponowane absolwentkom szkół pielęgniarskich w Polsce. Czyli decydują przede wszystkim środki materialne? Myślę, że decydują finanse. Dzisiaj język nie jest żadną barierą dla absolwentów, więc poruszają się w bardzo łatwy sposób. Odbierają prawo wykonywania zawodu, wsiadają w samochód, wyjeżdżają za granicę i tam pracują. Czy Okręgowa Izba Pielęgniarek podejmuje jakieś działania, żeby ten trend wśród absolwentów nieco zmienić, skorygować? Podejmuje. Może nie tyle Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, co Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, w której toruńska, jak i każda izba w Polsce jest skupiona. Podejmujemy działania tego typu, żeby wprowadzić chociażby ostatnio głośno dyskutowane normy zatrudnienia, które spowodują, że
będzie określona liczba pielęgniarek, która powinna pracować na dyżurze. To są zapisy z poprzednich lat, które mówią, jaka ma być najniższa pensja dla pielęgniarki. Więc czynimy starania na to, żeby móc ten zawód zrobić atrakcyjny, żeby osoba, która dzisiaj zastanawia się, czy zostać pielęgniarką, czy skończyć studia pielęgniarskie i zdobyć prawo wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej, żeby wiedziała, na jakich warunkach będzie mogła funkcjonować. I to jest takie główne działanie na chwilę obecną. Duża możliwość realizacji swojej pasji pielęgniarskiej, dużą taką możliwość dają indywidualne praktyki pielęgniarskie. Zawód pielęgniarski jest zawodem samodzielnym. Dla osób, które chcą naprawdę podziałać w tym świecie, jest duże pole do popisu i myślę, że te zmiany, a patrzę z perspektywy 15 czy 20 lat, są coraz korzystniejsze i myślę, że będą coraz bardziej korzystne, ponieważ rynek będzie decydował o tym, jakie będą środki finansowe przeznaczane i jakie warunki pracy będzie się stwarzało dla pielęgniarek, bo to dzisiaj już powoli widzimy, że jest duża migracja pielęgniarek między jednym szpitalem a drugim, wybierają te korzystniejsze warunki. Czyli coś się zmienia? Coś się zmienia. Ostatnio dużo słyszymy, że pielęgniarki przyczynią się do tego, że zaczną być likwidowane szpitale. To jest a propos projektu zarządzenia prezesa, który określi ilości pielęgniarek, które pracują w szpitalu. Słyszymy takie głosy, że nie ma tylu pielęgniarek na rynku, żeby te wymagania spełnić. My wiemy, że nie ma. Doskonale wiemy, ale my to już trąbimy, przepraszam, od dłuższego czasu, że nie ma. Czy będą szpitale zamknięte? Jeżeli to ktoś chce zrobić rękoma pielęgniarki, to pielęgniarek to będzie tak mówił. Ja myślę, że to są zaniedbania z wielu lat. Pokutują pewne rzeczy, pokutują zatrudniania pielęgniarek na kontraktach, zatrudnianie pielęgniarek na więcej niż na jednej części etatu, żonglując tutaj wynagrodzeniem i tak dalej. To na pewno będzie konsekwencją tego, że być może gdzieś ktoś się zdecyduje. To nie tylko są pielęgniarki tutaj temu winne, ponieważ lekarzy tak samo brakuje, jak i innych profesjonalistów, dzięki którym mogą szpitale funkcjonować. Więc nie zwalałbym to na pielęgniarki, ale słyszymy od paru tygodni, że takie ruchy pomiędzy szpitalami nawet na terenie miasta Torunia się odbywają. Co Pana zdaniem powinno być uczynione w pierwszej kolejności, żeby ta sytuacja zaczęła się stabilizować, normować? Nie wiem, bo nie ma jednej rzeczy, która by mogła tutaj zadziałać. Nie chcę mówić o pieniądzach. Ja chyba bym się tutaj bardziej skłonił do stwarzania dobrych warunków pracy, do bezpiecznej pracy. Bezpiecznej, myślę, i dla pielęgniarki, dla położnej, jak i dla samego pacjenta. Jeżeli jest niedostateczna liczba pielęgniarek na dyżurze, to poza bezpieczeństwem pielęgniarki, która naraża się na niewykonanie wszystkich swoich obowiązków, które wynikają chociażby z jej kompetencji, z ustawy, z kwalifikacji, z wykształcenia, ile bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ żeby móc wszystkie osoby objąć opieką, trzeba przez jedną pielęgniarkę, trzeba ten czas skrócić na rzecz jednego pacjenta. I myślę, że ten ruch, który niedługo się zadzieje, czyli ustalenie tych minimalnych norm zatrudnienia, które nie pozwolą chociażby na to, żeby były dyżury jednoosobowo pielęgniarka czy położna, żeby była na dyżurze, to będzie taki krok w kierunku tej poprawy warunków pracy. Myślę, że za tym pójdzie poprawa warunków finansowych. No i to jest pierwsza taka najważniejsza rzecz. Kształcenie podyplomowe czy przeddyplomowe mamy na bardzo dobrym poziomie. Pewnie gdybyśmy tutaj poprawili
możliwość dostępu do tego. Myślę tutaj, gdyby pielęgniarka mogła skorzystać z urlopu szkoleniowego albo gdyby była oddelegowana przez pracodawcę na czas szkolenia, byłoby to z dużą korzyścią i dla pracodawcy, i dla pielęgniarki, ponieważ no, nie oszukujmy się, jeżeli pani pielęgniarka czy pani położna dzisiaj pracuje na jeden, półtora, a często dwa etaty, ciężko jest jej się zdecydować na jakiś kurs, który jest wymagany albo zalecany do tego, żeby pewne świadczenia mogła realizować. Proszę pamiętać, że to są też w dużej części kobiety i mają jeszcze swoje obowiązki w domu. To są mamy, które mają dzieci w domu, którymi też się trzeba zająć i to też jest praca i o tym też trzeba w ten sposób mówić. A jakie są pana marzenia, życzenia odnośnie pana pracy? Ja bym chciał, żeby świadomość pielęgniarek rosła tak szybko, jak rośnie nasza średnia wieku. Przepraszam, że tak to porównuję. Musimy pewne rzeczy sobie przewartościować. To, co było dobre 20 lat temu, to, co nas uczono 20-30 lat temu, bo to w takim czasie, mogę tutaj mówić o sobie, w takim czasie kończyłem szkołę, te rzeczy się już nie sprawdzają. Musimy spojrzeć na to, na świadczenia medyczne, może jak na biznes, może jak na w taki sposób, jak to my byśmy byli odbiorcami tych świadczeń. Dzisiaj wygląda to wszystko zupełnie inaczej. Jeżeli zaczniemy siebie szanować w pracy, zaczniemy realizować tylko swoje kompetencje, kiedy członkowie zespołów terapeutycznych będą wiedzieli, co do nich należy, każdy będzie robił swoje, to chyba byłoby to, do czego zmierzam, bo często w rozmowach z pielęgniarkami, może nie często, ale zdarza się, że słyszę takie rzeczy, których już bym nie chciał usłyszeć, że ktoś robi coś za kogoś, ktoś wychodzi poza swój zakres kompetencji. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, gdzie musimy się z tym zmierzyć i musimy do tego dążyć, bo jest nas coraz mniej, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, kiedy rozmawialiśmy, więc róbmy swoje, a na pewno będzie nam łatwiej. Pan Tomasz Krzyszczyniak był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję.